Pues si no quiero seguir en verdad. No sé. Porque a mí son demasiado grandito, ¿no? Pero bueno, son todos son. ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué! Oh, es ziemlich hohes Sicherheitsaufkommen, auch gut so. Pero sein Coach Big Daddy. Alles gut. Ich muss schon vorher Christoph, jest dobrze na spalni. Das potas i mal jest razem. To dobrze w kolorze. No tak szybko, no tak. A w której jest? A w której? Ladies and gentlemen, panie i panowie, Jacek Lenartowicz, witam państwa bardzo serdecznie w katowickim spotku 27 kwietnia. Klub Planet Eater Victory MMA przed państwem Piotr Sobotta. Now he's from Balingen in Germany. Keeping with this dance. Peter, deine Zeit, Mann, Alter! Deine Crowd! Genieß es! Thank you.
Piotr Sobotta, czyli po prostu Piotr Sobotta, bo pod takim imieniem i nazwiskiem urodził się i mieszkał tutaj w Zabrzu. Człowiek, który tak jest weteranem MMA, tak, bo to jest jego druga walka podczas gali tej federacji. To jest człowiek, który walczył na KSW, no ale najważniejsze, to jest również człowiek, który stoczył 3 walki w UFC. Wszystkie 3 zakończone porażkami. A więc z jednej strony Juan Manuel Suarez jest zawodnikiem od soboty zdecydowanie bardziej dojrzałym. Zawodnikiem, który nie jest od niego bardziej doświadczonym, ale o tym, co tutaj będzie się działo, zdecyduje zdecydowanie to, co stanie się już za chwilę. Zawodnik w narożniku czerwonym ma 25 lat. Trenuje w klubie Planet Eater i Victory MMA. Styl źródłowy brazylijskie jiu-jitsu. W MMA stoczył 14 pojedynków, z czego 9 wygrał, 4 przegrał, 1 zremisował. Panie i panowie, przed państwem Piotr Sobotta! Walkę w ringu sędziuje Big John McCarthy. Went over the rules in the back. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. If you want to touch gloves, touch them now. Step back and we'll start. You ready? You ready? Let's get it on. Kategoria półśrednia 77 kg, ale dzisiaj ważą oczywiście zdecydowanie więcej niż podczas wczorajszego ważenia. Bardzo agresywnie rozpoczął Sobotta. Widać się mocno skoncentrowany Piotrek Sobotta i taki troszeczkę bardziej rozluźniony Hiszpan. Teraz w końcu odpowiedź w tej pierwszej rundzie Hiszpana wewnętrznym low kickiem, ale szybciutko Sobotta korzysta również z tej samej broni. Sobotta walczy z odwrotnej pozycji, teraz znakomicie ruszył po nogi rywala, zamarkował kopnięcie i jest w tej chwili na górze. Ale świetnie, w drugie tempo skontrolował atak teraz Peter Sobotta, Piotrek Sobotta, sprowadzając Hiszpana na plecy. Tylko my widzieliśmy Hiszpana w walce z Jakolewem i póki Hiszpan będzie miał siłę, on zachowuje taki zimny spokój, takie wyrachowanie w tej walce na chwyty i nie może tutaj przespać nawet na sekundę Piotrek Sobotta, jeżeli nie chce wpaść w jakąś pułapkę zastawioną przez Hiszpana. W tej chwili pół garda, jedna noga Sobotty uwięziona między nogami Suareza. No trudna sytuacja, dlatego że nogi nie można wyciągnąć, McCarthy popędza, bo inaczej podniesie walkę. Cały czas mocno skręcony w tej półgardzie, Hiszpan próbuje nie przyjmować ciosów od Sobotty, a ten cały czas pracuje nad tym, aby ta pozycja została ustabilizowana. Próba przejścia gardy, ale będzie trudno. Jak na razie widzą państwo, nie ma możliwości zaatakowania nawet żeber rywala, więc Sobotta próbuje rozpiąć w tej chwili nogi Suareza, wyciągnąć swoją nogę, dlatego że widzi całkowitą niemożność w tej chwili atakowania swojego rywala. Ale ciasta ta półgarda w wykonaniu Juana Manuela Suareza i taki spokój, zero grymasu bólu przy tych ciosach na korpus w wykonaniu Sobotty. No i od razu. Jest sytuacja, w której próbuje. A skoczył teraz do kimury w charakterystyczny dla siebie sposób Piotrek Sobotta. Czy by zajął plecy rywala? Fantastycznie teraz mocno ciasto zapięty, taki trójkąt nogami. Jest dużo czasu, aby popracować nad wykończeniem rywala duszeniem za pleców. Brawo, brawo Piotrek. W tej chwili rozciągnięty klepie Juan Manuel Suarez. A zatem Piotr Sobotta zwycięzcą tego pojedynku. Duszenie za pleców. W drugiej minucie, 18 sekundzie, przez duszenie za pleców zwycięża Piotr Sobotta. On skończył walkę, a w tej chwili rozmawia z Mateuszem Borkiem.
No Niemcy powiedzą pewnie Peter, my powiemy po prostu nasz Piotruś, Piotr Sobotta. Kapitalna walka skończona już w pierwszej rundzie. Zacząłeś bardzo szybko, bardzo agresywnie.